Za nami jedna z najbardziej szaleńczych nocy w roku, Sylwester. W powiecie wejherowskim czas ten przebiegł spokojnie. Policjanci interweniowali mniej razy niż w zeszłym roku. Było to około 120 interwencji, w zeszłym roku było prawie 140, także można powiedzieć, że ta noc była bardzo bezpieczna. 120 interwencji to, można powiedzieć, standardowa ilość wezwań w porównaniu z przeciętną dobą. Przede wszystkim interwencje dotyczyły zakłócania ciszy nocnej, były to też awantury domowe, czyli albo pomiędzy małżonkami dochodziło do jakiejś kłótni, albo pomiędzy rodzicami a dziećmi. Ponadto policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 2 stycznia przeprowadzili działania Trzeźwy Poranek. W czasie działań stróże prawa zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących na terenie gminy Luzino, zatrzymali 1 prawo jazdy i 2 dowody rejestracyjne. Mandatami karnymi ukarano 11 osób.